Siemaneczko, ziomki. Ja dzisiaj jestem gdzie? Jak widzicie, upadek cywilizacji zachodniej. Piję piwo w kościele, raczej restauracji przerobionej na kościół. Przerobiony z kościoła. Tak to mniej więcej wygląda. Tam, gdzie powinien być konfesjonał, jest kuchnia, nie? Teraz jeszcze żarcia tam nie ma. Jeszcze tam nie pieko, nie smażą. Nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie działać, ale normalnie, tak jak widzicie, stoły są. Nie chcę na chama tutaj też filmować. Także tak wygląda ten upadek cywilizacji na dzień dzisiejszy. Wyobraźcie sobie sytuację, żeby w meczecie była taka jazda robiona. No nie ma czegoś takiego. Tak wygląda to w całej okazałości. Tu dorobili jeszcze taką górę. Tam jest bar. Można piwko zamówić. Pianino wstawili. Wygląda to na kozaku. Ja piwko popijam. Jeszcze piwa w kościele nie piłem, ale wchodząc przeżegnałem się. Klimat jest dość spokojny. Także no widać normalny kościół. Po prostu tu już nikt do kościoła nie chodzi. Tu tylko jest w głowie ruchanie, ćpanie i żeby się najebać i do piachu. No, nieruchomości zostały. No i co? Zrobione są w nich takie właśnie kurwa tematy. Zobaczcie, tam jest kuchnia, tam gdzie ołtarz. Tam jest to, jak to się nazywa? Co tam stoi ksiądz na tym? Ambona, no. Jest tam. Stoły nakryte, żarcie będzie zaraz. Drogo tu w chuj nie powiem, chyba ze 100 euro tu wyjebie. No ale ciekawe doświadczenie, no, w sensie nigdy bym tu normalnie nie przyszedł. Znaczy normalnie raczej wbiłem tu, żeby zobaczyć, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Także zobaczcie jeszcze raz, rzućcie okiem. Tam jest kuchnia, tam gdzie powinien być ołtarz. Normalnie kurwa noże wiszą, wywietrzniki te, stoły nakryte. Dla mnie to jest patologia i porażka zachodu. Wprowadzajcie dalej te LGBT, a kurwa daleko nie zajdziecie. Pozdro, jo.